nie była aż tak duża, na jaką wskazywałby wynik meczu. W pierwszej połowie lepszym zespołem była Jagiellonia. Białostoczanie mieli kilka dobrych sytuacji strzeleckich, ale wykorzystali tylko jedną. W 23 minucie gola na 1-0 strzelił Jacek Hańko. Podawał Tomasz Reginis. Goście wyrównali 5 minut przed przerwą po uderzeniu Marcina Chmiesta. W drugiej połowie gole zdobywał już tylko GKS. Najpierw w 61 minucie doskonałą sytuację wykorzystał Jacek Kuranty, a 5 minut później na 3-1 podwyższył Łukasz Garbuła. Do końca meczu wynik już się nie zmienił. Następne drugoligowe spotkanie białostoczanie zagrają w sobotę w Szczecinie z Pogonią, a z boiska lidera wywieźć chociażby punkt będzie bardzo trudno.